Jesteśmy tuż przed siedzibą niepublicznego przedszkola językowego Michałek w Wałbrzychu. To właśnie jego właściciele przekazali na rzecz 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pobyt przedszkolny dla dziecka w wieku od 3 do 5 lat w wartości 5880 zł. Ciekawi działalności przedszkola, zmierzamy na rozmowę z jego właścicielem, panem Markiem Rząsowskim. Dar, który przekazaliście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest bardzo hojny. Co to za podarunek? Witam Państwa bardzo serdecznie. Więc pomyśleliśmy sobie, że damy coś takiego, co jest bardzo trwałego. W związku z tym, że prowadzimy niepubliczne przedszkola Michałek, nie tylko w Wałbrzychu, ale w innych miastach, to postanowiliśmy ufundować roczny pobyt dziecka w naszym przedszkolu. A mamy to szczęście, że mamy tytuł najlepszego przedszkola na Dolnym Śląsku. Wobec powyższego jest to nagroda warta ponad 6000 zł. Wystawiliśmy ją za cenę minimalną 1000 zł i tą cenę osiągnęła. Taka ciekawostka osiągnęła. Wylicytowała ją babcia dla jednych ze swoich wnucząt, dla wnuczki, jako podziękowanie, ponieważ ta dziewczynka była kiedyś wcześniakiem i korzystała z aparatury, na których były serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteście ciekawszą opcją edukacji przedszkolnej. Dlaczego? Znaczy, nasza oferta jest porównywalna z ofertami najlepszych przedszkoli w Polsce. Ponieważ przedszkola Michałek, zwłaszcza to przedszkole tu w Wałbrzychu, otwieraliśmy dla naszego synka i dla naszej córeczki, bo nasze dzieci najmłodsze są w tym przedszkolu. Chcieliśmy, żeby przedszkole było takie według naszych marzeń, jakie powinno być. A więc po pierwsze, tam są dzieci kochane, dopieszczone. W każdej grupie dwie panie. Jest monitoring, żeby rodzice, dla których to dziecko czasami jest oczkiem w głowę, o których się martwią, boją, żeby mogli wejść przez internet i zobaczyć w każdej chwili, czy dziecku nie dzieje się krzywda, czy dziecko nie płacze, czy dziecko się dobrze bawi. Mamy bardzo bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, którego nie ma nikt na Dolnym Śląsku. Zaczynając od taekwondo, które dzieci kochają, raz w tygodniu w kimonach przychodzą, ćwiczą na naszej sali gimnastycznej, poprzez jogę, poprzez tenis ziemny, gdzie uczą się specjalnymi rakietami na sali. Więc ofert jest bardzo dużo. Oczywiście klasyczne, rytmika, muzyka, filharmonia, bo to jest standardem, ale staraliśmy się, żeby dzieci nie tęskniły za rodzicami, kiedy są w przedszkolu i to się nam naprawdę udaje. Przez jak długi okres dzieci uczą się języka angielskiego bądź też niemieckiego? Jak wyglądają zajęcia i kto je prowadzi? Więc prowadzi generalnie szkoła języków obcych. Mamy w tej chwili język niemiecki A-Lektor i mamy zatrudnionego anglistę. Nauka wygląda, dostosowana jest do wieku dzieci. Inaczej uczy się troszeczkę dzieci w wieku 3 lat, inaczej 4, 5, a inaczej 0, 6-latki. Więc okres czasu jest dostosowany, bo percepcja tych dzieci w różnym wieku jest różna. Ale sprowadza się do tego tak w skrócie, że wplata się słowa angielskie do znanych piosenek i wierszyków. Na przykład znamy wierszyk "Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi", a później zaczyna się wplatać słowa, że chodzi lisek koło drogi, nie ma head ani leg na przykład, prawda? Czyli dzieci za chwilę się uczą poszczególnych słów. Oczywiście kolędy uczą się, niektóre kolędy po angielsku, niektóre kolędy oczywiście "Cicha noc" po niemiecku. Jakie plany w przyszłości? No, my mamy ciągle dużo planów, więc niedługo przedszkole zmieni swoją siedzibę. Przenosimy się do nowego obiektu na Obrońców Westerplatte 39, po dawnej szkole numer 13, a ostatnio była tam Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Obiekt jest bardzo duży, perspektywiczny, z tyłu korty tenisowe, duża sala gimnastyczna, prawie pełnowymiarowa, więc naprawdę nasze dzieci będą w jeszcze lepszych warunkach niż w tym budynku, w samym centrum dzielnicy Wioskowa Góra. W takim razie kibicujemy. Dziękuję bardzo.